Teraz w studiu Raban mocno podkręcamy tempo, a to za sprawą księdza wychowawcy, sportowca, a nawet producenta muzycznego. Żeby dogonić księdza Mateusza Dutkiewicza, będzie nam potrzebny taki oto sprzęt. W 2013 roku ksiądz Mateusz przyszedł do mnie na kolędę i mnie zachęcił, żebym przyszedł na pierwszy trening, spróbował, zobaczył, jak to jest. Na początku nie byłem przekonany, bo nieraz leciał hokej w telewizji, to nawet nie chciałem tego zobaczyć, a potem tak mówię, pierwszy trening, drugi trening, jakoś się do tego przekonałem, już to trwa 8 lat. A co najbardziej Ci się podoba w hokeju? To jest ogólnie taki super fajny sport, szybki, jest to najszybsza drużynowa gra na świecie. Czasem też dochodzi do jakichś bujek czy coś, także nie jest to sport dla takich mięczaków, jakby to powiedzieć. Byłem zniesmaczony swoim doszłym życiem, dragami oślepiony nigdy. Jestem Bartek, 14 lat. Trafiłem tutaj za zachowanie w szkole, ale jak wszyscy mówią, to za niewinność, tak jak wszyscy. Wstajemy rano, robimy dyżury, schodzimy na śniadanie. Do śniadania jedziemy na szkołę, normalnie są lekcje. I po lekcjach idziemy na górę i tam mamy wolny czas dla siebie. To są chłopcy, którzy mają takie mocne historie i powiedzielibyśmy w takim języku sportowym na pewno trudniejszy start. Chcemy się rozwijać sportem, niszczyć bagno, które wciąga zagubione dusze i odbiera wartość. Szukasz gdzieś daleko tego, co masz w środku. Brałeś udział w fantastycznym projekcie muzycznym, czyli tworzeniu swojej hip-hopowej piosenki. Jakie emocje Ci towarzyszyły? Bo to przecież tam bardzo szczere wyznania padają. Z naszym zamiarem było to w tym projekcie, żeby pokazać ludziom, że nie należy nas lekceważyć, nie należy ignorować, że jednak my też istniemy. Jesteśmy tutaj, bo w życiu trudno było. Podajemy światło, żeby się lepiej żyło. I wszystko ułożyło, bo szansę nam dano. Możesz wygrać życie jak umierała. Oni się interesują muzyką ulicy, hip-hopem, więc starałem się poprzez warsztaty hip-hopowe, poprzez zapraszanie hip-hopowców i właśnie pod ich okiem, pod okiem tych, którzy już sparzyli się na swoich błędach, mogli napisać swój tekst, swoją część historii, rzeczywiście bardzo osobistej i my jako nauczyciele, kiedy tego słuchaliśmy, ale też rodzice, kiedy słyszeli, jak chłopak śpiewa o tym, że mamo, przepraszam, to na pewno byli wzruszeni i nie podleciał im spod oka, ale łez. Ksiądz na tym boisku też oprócz gry zajmuje się też ewangelizacją. Często na rolkach czy wcześniej na łyżwach mówi nie tylko o taktyce, ale też o Panu Bogu, między innymi na przykład o naśladowaniu świętego Józefa. Jak Ty się zapatrujesz na taki pomysł na ewangelizację? Znaczy dla mnie, moim zdaniem, to jest super sprawa. Teraz młodzi ludzie niechętnie, że tak powiem, chodzą do kościoła, niechętnie pokazują swoją wiarę. Jest to też taka forma jakby zabawy, pokazania, że nasza wiara jest fajna, super. No i żeby ich może jakoś zachęcić do tego, moim zdaniem jest to super rzecz. Kiedy nawet znak krzyża się zrobi przed wejściem na boisko, to już jest inne podejście do samej gry. Powierzam się wtedy Panu Bogu. Jak się coś stanie, to wiem, że Bóg jest ze mną i że wszystko będzie dobrze. Patronką zarówno tego miejsca, jak i księdza fundacji jest Chiara Lucze Badano, młoda, błogosławiona Włoszka. Zastanawiam się, dlaczego akurat ona? Te młodzi potrzebują też takich świętych, powiedzmy, z krwi i kości, takich bliskich, takich, którzy właśnie uprawiają sport tak jak oni, którzy borykają się z problemami. Chiara Badano jest, myślę, chyba jedyną błogosławioną Kościoła katolickiego, która nie przeszła z klasy do klasy. Ona kłóciła się z rodzicami o porę powrotu do domu, bo chciała z przyjaciółmi dłużej siedzieć w pizzerii. Także takie życiorys bardzo inspirujący i chcemy to jej światło, właśnie nomen omen, rozprzestrzeniać, rozdawać. Life, Love, Light, czyli słowa, hasło przewodnie księdza fundacji, to też takie słowa przewodnie i w życiu prywatnym? Tak, to są słowa z obrazu beatyfikacyjnego Chiary Lucze Badano właśnie z Watykanu. I też byłem pod wrażeniem i kiedy szukaliśmy jakiegoś motta, to zdecydowaliśmy się na nie. One są tak bardzo z jednej strony uniwersalne, a z drugiej strony wprost ewangeliczne.
A znowu z trzeciej strony, jeżeli taka jest, one są takie może trochę nieoczywiste i też dostępne dla każdego. Jest jakiś taki konkretny cel, który chce ksiądz osiągnąć z otaczającą księdza młodzieżą? Żeby oni żyli na maksa. Ja często mówię, na 70% nie da się wygrać meczu. My musimy dać z siebie 100%. Jak nie damy 100%, to drużyna przeciwna nam się nie podłoży. My możemy przegrywać 5 bramkami, ale my musimy dać wszystko, żeby to odwrócić. Więc podobnie jest w życiu. Chodzi o to, żeby rozbudzać na nowo pasję, żeby żyć.